Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dziękujemy bardzo za ten występ. Więc pytanie brzmi: kto w serialu Czterej Pancerni i Pies grał rolę Marusi Ogoniak? Taka polska piękność. Pamiętamy? Czy ewentualnie nie? Jeżeli nie pamiętamy, to mam kilka podpowiedzi. Należy wybrać jedną z czterech. Czy była to Nina Andryt, czy była to Bożena Dykiel, Irena Kwiatkowska, czy może ewentualnie Pola Raksa? Zapraszamy tam panią w pomarańczowym, słyszałem, że wie. A już tam mamy. Do następnego pytania zapraszamy jak najbardziej. Oczywiście, że pora relaksu. Pora relaksu lub Pola Raksa, zgadza się. Nagroda, kartka na mięso do wykorzystania. Jakby pani mogła podtrzymać. Do wykorzystania w naszym GS-ie na tarasie. A teraz już wielkie brawa dla kabaretu, który będzie nas zabawiał. Niezapomniany kabaret Dudek, kabaret Kolejka. Przepraszam, czy pan ostatni? Tak, to ja za panem. Proszę. Dziękuję. Przede mną stoi jeszcze jedna pani. Tylko wyszła na chwilę. Nie szkodzi. Nie bądź pan głupi i stań pan u nas. Tamta kolejka jest nieważna. A tamta? Nie, nie. Stój pan spokojnie. Nasza jest ważna. Tamta jest nieważna. Słyszała pani? Tamta mówi, że nasza nieważna. Co się pan przejmuje? Niech sobie gada. Pogadać można. Pewno. Ostatecznie, nieważne co się gada, tylko która kolejka jest ważna. Nasza jest dłuższa, czyli nasza jest ważniejsza. Przede mną stoi jeszcze jedna pani. Wtedy jest jeszcze dłuższa. A pan? Nic nie mów, pan sam stałeś w naszej, a potem przyszedłeś do tamtej. A pan się licz ze słowami. A pan nas nie sztasz. Zdradziłeś pan nasz szereg, a teraz pan dziobem kłapie? Stań pan u nas, z renegatem będzie pan stał? No widzisz pan, jaki idiota stał w dobrej, ważnej kolejce i z własnej woli przeszedł do złej. Jego sprawa. Jeżeli pan chce, mogę się z panem zamienić na miejsca. Mnie się nie śpieszy. Dziękuję panu. Widzi pan, tylko pan u nas stanął, a już się pan do przodu przesunął. To jest dobra kolejka, proszę pana. Tamten to z głupoty stanął za tamtą. Nie, 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 nie. Nie odpowiadajmy. Nasza jest ważna i już. My jesteśmy mądrzejsi. Jakbyś pani była mądrzejsza, to byś pani przyszła stać w naszej, czyli ważnej. Ja już stoję w ważnej. To jacyś idioci, proszę pana. Ta pani przed panem to jest pani inżynier. To co, taka pani byłaby głupia i stałaby w złej kolejce? Nie wygląda na głupią. A ten pan u nas, w okularach, też jest pan inżynier, proszę pana. I stoi w naszej kolejce. A inżynier... Pani magister, pani zobaczy, jakim śmiądakom te dyplomy daje. Nie, nie, nie. Niech pan nie odpowiada. Proszę pani, tych baranów mi nie szkoda. Tylko tego pana mi szkoda, co stał w dobrej i ważnej kolejce. I z własnej woli przeszedł do złej.
To oni jemu wodę z mózgu zrobili, cwaniaczki. Proszę pani, nikt mi nic niczego nie zrobił, proszę pani. Przeszedłem, bo chciałem przejść. W każdej chwili mogę wrócić, jak będę chciał. I dobrze pan zrobi. Zresztą u nas jest sympatyczniej. Nie spa? Spa. No i bardzo dobrze. Pozbyliśmy się woga i szereg nam się oczyścił. Cieszymy się, że pan do nas jednak wrócił. Będzie nam się chyba bardzo dobrze stało. Do samej śmierci. Nie, nie, nie. Nie odpowiadajmy. Nasza jest ważna i już. Nasza jest ważna. Kolejka, którą razem tworzymy, jest kolejką słuszną. Staliśmy, stoimy i będziemy stali w naszej kolejce. Nie mówimy, że stoi nam się łatwo, ale stoimy w ważnej kolejce i oto stoimy. I o to chodzi, o to chodzi. Pięknie powiedział. Tak krótko, ale powiedział. A tamte nic nie mówią. Dziobę zdziawiłek te pelikany i stoją. Pelikan jest pięknym ptakiem. Nas to nie obraża. Stara małpa. Baran. My nie potrzebujemy nic mówić. Z gadania nic nie wynika. Wynika ze stania. A przyszłość pokaże, że nasza jest ważną i słuszną kolejką. A my na tamtą kolejkę gwiżdżemy. Gwizdaliśmy, gwiżdżemy i będziemy gwizdać. Przepraszam pana, a tamta kolejka to do czego stoi? Tamta do niczego. A nasza? Do tego samego. Jeśli do tego samego, to po co stać w dwóch kolejkach? A chociażby po to, że można sobie wybrać, w której chce się stać. I o to chodzi, o to chodzi. Wielkie brawa. Ja tylko przypomnę, że takowe kolejki były. Żeby kupić regał, trzeba było stać tydzień, noc, dzień. Były wymiany, zapisy, aż w końcu zamiast regału kupiło się pralkę. Dalej,
weź międzymiastową. Zapraszamy do kaczuszek.
nosimy część ciała odpowiedzialną za oglądanie telewizji. Czy prawdą jest, że inspekcja sanitarna zamknęła sklep mleczarski za sprzedawanie zgniłego sera, a po fakcie okazało się, że jest to specjalnie sprowadzany z Francji roszfor o gnilnym zapachu? Czy mogła być to prawda, czy raczej nie? Bartek. Fałsz. No niestety nie był to fałsz, więc może ktoś będzie znał prawidłową odpowiedź, która będzie niezwykle skomplikowana. Chodź, Zosia. Prawda. Tak, dokładnie. Była to prawda, więc kartka na mięso do wykorzystania w naszym GSie się należy. Dzięki rodzicom, dzięki sponsorom może on się odbywać już od tylu lat. Teraz oddam głos, bardzo proszę, pani Ania Piotrkowicz. Witam serdecznie. Ci, którzy nie wiedzą, to poinformuję miło, że mamy fajny zespół tańca współczesnego, Quattro, który powstał po feriadzie od marca. Dziewczynki zdążyły już po półtora miesiąca zatańczyć i zająć już czwarte miejsce. Chłopiec też jest jeden, przepraszam, o, mamy rodzynka. Mają już swoje osiągnięcie, także po półtora miesięcznym okresie ćwiczeń już coś osiągnęły. Życzymy im sukcesów. Oczywiście stowarzyszenie im patronuje i będzie jak najmocniej wspierało. Zapraszamy inne dzieci również do tego typu imprez. Mamy treningi jeszcze w czerwcu, w sobotę o 10 w sali gimnastycznej w Dębem Wielkim. Natomiast od września postaramy się, żeby to było częściej i w ciągu tygodnia po prostu, po zajęciach szkolnych. Także serdecznie zapraszamy na pokaz naszego Quattro. Studio prowadzi warszawskie Studio Flash Dance. Zapraszam. Thank you.
pan Gangnam Style. Oficjalnie niemieckim oficerem, a tak naprawdę bardzo odważnego, nosił pewien rytm.
Ja czułam, że Tak, pani to jest góra, zapraszamy. To was nie da, co to tam chodziło? Główna nagroda? Dzień dobry. Dzień dobry. Władzą tej gminy. Słychać TV.